W Buenos Aires ruszył najtrudniejszy i najbardziej prestiżowy rajd terenowy świata – Dakar. Na starcie stanęło grubo ponad 600 zawodników w samochodach, ciężarówkach, nakładach i motocyklach. Przez 2 tygodnie będą gnać po bezdrożach Argentyny, Chile i Boliwii. Rafał Sonik na kładzie w rajdzie Dakar jedzie 7 raz i wielu w nim widzi kandydata do zwycięstwa. ...35 km przed metą samochód Adama Małysza stanął w płomieniach. To oznacza koniec rajdu dla Orła z Wisły. Jego SMG Buggy spłonęło. Fantastyczna jazda Rafała Sonika. Rafał szybko wyszedł na prowadzenie i już go nie oddał do samego końca. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, Rafał Sonik, pierwszy na tym etapie. W klasyfikacji generalnej Sonik prowadzi z 4-minutową przewagą nad obrońcą tytułu, czyli Liczykiem Ignacio Casale. Takie obrazki na Dakarze nie są rzadkością. Mongolski motocyklista Anar Chinbar jechał przez chilijskie wydmy całą noc. 22 godziny na motocyklu. Szaleństwo, prawda? Crazy, eh? Dzieci z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, moich przyjaciół i kibiców chciałbym serdecznie pozdrowić, bo zrobiłem co mogłem najlepszego, ale wy też, więc jesteśmy tu razem, razem zwyciężyliśmy. Największą moją satysfakcją w tym 7 Dakarze jest to, że wygrałem nie tylko Dakar trudny,
ale przede wszystkim Dakar uczciwy. Dedykuję to zwycięstwo w Dakarze wszystkim tym, którzy o Dakarze marzą, którzy chcieliby w Dakarze wystartować i którzy tym marzeniom się poświęcili do najwyższych poświęceń włocznie. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem dzisiaj i mam nadzieję, że to moje szczęście choć trochę udziela się moim przyjaciołom i tym, którzy mnie otaczają i którzy włożyli w ten sukces nie mniej pracy niż ja. Wielki triumf na mecie, wielka satysfakcja, szczere gratulacje i podziękowania dla tych, którzy wierzyli, że się uda. Rafał Sonik, zwycięzca rajdu Dakar w kategorii quadów, był wyraźnie wzruszony podczas ceremonii. Polak na mecie i na szczycie. Jest najlepszym kierowcą quadów w historii. Rafał Sonik wygrywa rajd Dakar. Wygrywa go dla Polski. Swe zwycięstwo dedykuje ojczyźnie, która, jak mówi mistrz, dała wolność połowie świata, a jemu swobodę realizowania pasji. Jesteśmy wolnymi ludźmi, a ja wśród tych jestem tym szczęśliwcem, który może jeszcze realizować swoje marzenia. Dzięki wolności czuję się uprzywilejowany. Był faworytem i nie zawiódł. Nie zwątpił w zwycięstwo nawet wtedy, gdy na trasie zepsuły mu się wszystkie najważniejsze podzespoły quada, a paliwo przepompowywał rurką i ustami. Fantastyczny sukces na mecie Dakaru po 10 latach startów. Może być wreszcie szczęśliwy. To bez wątpienia największy polski bohater tegorocznego rajdu. Dla Rafała Sonika to był 7 Dakar. Jakże szczęśliwy, zwycięski. Był faworytem i nie zwątpił, nawet gdy było pod górę. Zaczynamy od wielkiego sukcesu Rafała Sonika. Polak jako pierwszy w historii wygrał najtrudniejszy rajd Dakar. To pierwsze w 37-letniej historii zwycięstwo Polaka w najtrudniejszym rajdzie świata. Warto by było jego pokazywać jako wzór dla młodych ludzi, że zawsze możesz znaleźć pasję, która doprowadzi cię na szczyt. Najtrudniejszy terenowy rajd świata Dakar przeszedł do historii. Do historii przejdzie też wielki sukces Polaków Rafała Sonika i Krzysztofa Hołowczyca. Rafał Sonik wreszcie dopiął swego. Wygrał rajd Dakar w kategorii quadów i zrobił to w wielkim stylu. Od drugiego zawodnika był szybszy o prawie 3 godziny. Polak wygrał rajd Dakar. Dakar to dla mnie życie, które przeżywa się w 2 tygodnie. Od dawna tak powtarzał Rafał Sonik, który jako pierwszy polski kierowca wygrał najtrudniejszy rajd świata. Rafał Sonik pisze historię Dakaru, polską historię Dakaru. Przewaga była kolosalna, bo to prawie 3 godziny. Rafał dawał sobie sprawę, że po prostu ma to w garści. Błyskotliwy sukces odnieśli Polacy w zakończonym właśnie 37 w siódmym rajdzie Dakar. Rafał Sonik triumfował w rywalizacji quadów, a wśród kierowców samochodów na trzecim stopniu podium stanął Krzysztof Hołowczyc. Mówią o nim, że jest hiperaktywny biznesmen, filantrop, sportowiec, a przede wszystkim człowiek, dla którego życie oznacza to samo, co pasja. Rafał Sonik niczego już nie musi udowadniać. Inni zazdroszczą przygody, bo sami nie mogą. Z całego serca dziękuję za pewną formę rekompensaty. Rafał Sonik, można powiedzieć, że to już jest duży kawał historii dakarowej. On już, można powiedzieć, był facetem w sile wieku, facetem dobrze poustawianym życiowo i nagle potraktował to z jednej strony jako przygodę, pokochał tę układę. Pojawił się, ale od razu się pojawił w Dakarze bardzo wysoko. Tam nie było amatorki. Także ogromne polskie sukcesy w Dakarze to jest właśnie Rafał Sonik. Mam 51 lat, 20 kg nadwagi, 2 zawały za sobą, 3. pewnie niedługo. Spodziewam się choroby wieńcowej miażdżycy w najbliższym czasie. Jestem sfrustrowany życiem. Nie za bardzo widzę przed sobą perspektywy. Do dziś przeżywam wynik ostatnich wyborów sprzed 2 lat. I właściwie dookoła widzę tylko szare i czarne kolory. Dzieci się nie chcą uczyć. Kredytów już nie jestem w stanie policzyć, a co dopiero spłacać. Tak mogło być. Gdyby nie jedno słowo, jedno pojęcie, które przez zupełny przypadek powiedział mi mój tata, kiedy miałem kilka lat.
powiedział Rafał. Pamiętaj, że tylko to, co będziesz robił z pasją, da ci satysfakcję i szczęście. Szukaj tej pasji tak długo, aż ją znajdziesz. W przeciwnym wypadku będziesz sfrustrowany i nigdy nie będziesz ani szczęśliwy, ani tym bardziej nie będziesz mógł być zadowolony z tego, co osiągnąłeś. Mniej więcej 45 lat później, może 43, przeczytałem ostatnie 2-3 wypowiedzi Steve'a Jobsa, zanim zmarł na raka trzustki parę lat temu. Pomyślałem sobie, że ojciec powiedział mi to na początku mojego życia, co Steve Jobs powiedział o swoim życiu na samym końcu, kiedy już mógł liczyć dni. Więc zacząć chciałbym od tego, że współpraca z ludźmi, wyszukiwanie tych najlepszych, to co przeczytałem wchodząc, to jest nic innego jak poszukiwanie pasji. I że właściwie można długo mówić i na różne sposoby opowiadać o tym, kiedy będziemy efektywni, skuteczni, kiedy osiągniemy jakikolwiek życiowy sukces, a można też powiedzieć bardzo krótko, że jeżeli znajdziemy w sobie pasję i pójdziemy za nimi, to osiągniemy go na pewno, najszybciej, z największą przyjemnością i w najbardziej naturalny sposób. Ja miałem zupełnie przypadkowo wielkie szczęście, o którym myślałem, że to jest wielki pech, ale później okazało się, że jednak było szczęście, że urodziłem się w 1966 roku i w czasie, kiedy na banana czekałem aż do świąt Bożego Narodzenia, na pomarańcz podobnie, na pierwsze Adidasy pewnie z 10 lat, na pierwsze jeansy prawdziwe też pewnie z 10 lat. Wtedy wydawało się, że te czasy bardzo trudne, lata 70., kiedy nie było w sklepach niczego poza octem i kaloszami, że to jest niedobrze. A okazało się później, że to świetnie. Dlaczego? Ponieważ jak podjąłem swoje wyzwania jako już dorosły człowiek, okazało się, że pokonywanie trudności stało się czymś zupełnie naturalnym. Że cierpliwość i determinacja, którą trzeba wykazać, żeby doczekać tej pomarańczy, banana czy Adidasów, którą odbierało się wtedy, będąc dzieckiem czy bardzo młodym człowiekiem, jako jednak kara, czy jako nieszczęście w życiu, że jednak to wszystko przekłada się później na kapitał, z którym startuje się w życie. Ja startowałem w swoje dorosłe życie w 1980 roku. Dokładnie wtedy, kiedy Solidarność zaczęła kruszyć komunizm. Miałem 14 lat, nosiłem ulotki do huty Lenina i czułem, że uczestniczę jako dzieciak w czymś niezwykle ważnym, co zmieni świat. Bo zaczęło się oczywiście od strajku ze względu na ceny, na wzrost cen kiełbasy czy chleba, a skończyło się na największej bezkrwawej rewolucji świata, dzięki której wszyscy tu jesteśmy i możecie być, tak jak i ja, ludźmi wolnymi i mieć paszport w kieszeni, a nawet nie paszport, tylko dowód osobisty, przynajmniej na wiele krajów Europy. I nosząc te ulotki, pomyślałem, że uczestniczę w czymś gigantycznym. Mój wujek był wtedy wiceprzewodniczącym Solidarności Małopolski, więc coś tam już czułem i wiedziałem. Chwilę później był oczywiście internowany i znowu coś czułem i wiedziałem. Ale akurat tak się stało, że to zdanie mojego taty gdzieś tam mi w głowie kołatało i w naturalny zupełnie sposób okazało się, że zaszczepił we mnie pasję do sportu. Wtedy to było narciarstwo, tenis stołowy i tenis ziemny, które były bardzo drogimi sportami. Dziś może mało kto sobie to uświadamia, ale wówczas para dobrych nart z wiązaniami, kijkami, butami i strojem kosztowała roczną pensję.
Moja mama była nauczycielką, mój ojciec inżynierem. Mieszkaliśmy w Garsonierze w Nowej Hucie, osiedlu na Stoku, bardzo ładnie położonym. Ta garsoniera miała 30 metrów kwadratowych, może 35. Więc moi rodzice w pocie czoła zarabiali pieniądze na większe mieszkanie od wielu lat. I jak zmieniałem kolejno narty, to okazywało się za każdym razem, że nie stać ich po prostu na następne. Że muszą porzucić swoje marzenia o większym mieszkaniu, chcąc kupić swojemu jedynakowi porządne narty. Więc kiedy miałem 14 lat, doszedłem do wniosku, a ukradziono mi takie porządne narty i czułem się bardzo nie fair wobec rodziców, że zaniedbałem, nie pilnowałem ich i zostały mi ukradzione. I powiedziałem wtedy, bardzo was proszę, kupcie mi jeszcze jedne, ostatnie, na następne zarobię sam. I tak się stało oczywiście. Zacząłem naprawiać stare narty, bo na giełdach, na których wtedy się handlowało sprzętem narciarskim, które były taką namiastką wolnego rynku, można było zobaczyć, że te narty, które są nowe, kosztują mnóstwo pieniędzy, te używane w dobrym stanie trochę mniej, a te zużyte bardzo tanio. Więc ja kupowałem te zużyte narty i w pomieszczeniu, które było przeznaczone na stół do tenisa stołowego, ale jeszcze nas nie było stać na jego kupno, bo rodzice w międzyczasie w 1979 i 80 roku, w czym pomagałem, zbudowali dom na Woli Justowskiej, o którym marzyli przez całe życie. Naprawiałem tam narty, sprzedawałem je na giełdzie i zarabiałem w ten sposób na swoje wyjazdy, na kolejny sprzęt. Zacząłem naukę w dobrym liceum w Krakowie, mimo że byłem chłopakiem z Nowej Huty, czyli dużo, dużo gorszym. I w tym liceum dowiedziałem się kolejnej bardzo ważnej prawdy, że nigdy to, że inni są gorsi, nie uczyni mnie lepszym. A to była powszechna filozofia, która wtedy rządziła, obowiązywała w Nowej Hucie. Że jeżeli chce się być lepszym, to po prostu trzeba starać się być lepszym. Nie starać się pokazać komukolwiek innemu, że jest gorszy. Do dzisiaj to pamiętam i do dzisiaj brzydzi mnie, jeśli sposobem na eksponowanie swoich własnych wartości jest krytykowanie innych. Coś, co się bardzo łatwo nazywa trafnym słowem krytykanstwo. To był ważny moment w życiu, to liceum, ponieważ stało się dla mnie motywacją do walki o lepsze swoje życie. Handlowałem nartami i w ten sposób dorobiłem się najpierw samochodu w liceum. Stałem koło dyrektora, taki dumny, że dyrektor ma auto pomalowane bordową minią, a ja mam nowiutki, lśniący samochód, na który sam zapracowałem. Oczywiście było to powodem wielu problemów w szkole. Nikt nie lubił takich indywidualistów. Ale z perspektywy życia widzę, że te problemy, które na siebie wtedy ściągałem, były jakimś rodzajem wyzwania, które później bardzo mocno starałem się pokonać. W trzeciej klasie miałem 5-2 na semestr, dlatego że semestr kończył się na przełomie stycznia i lutego, a wtedy miałem już 60 dni na nartach za sobą. Więc nadrabiałem to wiosną i na koniec roku oceny miałem już dobre, bo to był czerwiec. W czwartej klasie liceum miałem prawie same 2 na semestr i 2 oczywiście z próbnej matury. Zdałem maturę na 4,6, wtedy 5 było maks i dostałem porządne świadectwo. Dostałem się na handel zagraniczny, gdzie było w tamtym czasie, dokładnie w tamtym roku, 146 kandydatów na 15 miejsc, czyli 10 do 1 bez mała. I założyłem od razu swoją firmę. Na pierwszym roku studiów w 1986 roku założyłem firmę. Nie mogłem na siebie, bo przepisy wtedy pozwalały na to, żeby firma była założona przez absolwenta uczelni, w której dopiero zaczynałem naukę. Więc założyłem na inną osobę firmę i zacząłem importować najpierw tysiące, a później setki tysięcy
nart i innego sprzętu sportowego, sprzedając do państwowych firm handlowych, takich jak WPHW, SPHW, Arpis, Otex i tak dalej. W ten sposób zarobiłem pierwszy milion, będąc studentem. I największy dylemat, jaki wtedy miałem, był taki, czy kontynuować studia, które były jednak trochę anachroniczne, bo to był wciąż system z lat 70., 80., a zbliżały się już zupełnie nowe czasy, czy przerwać studia i poświęcić się biznesowi. W efekcie w 1990 roku, kiedy pociąg jeszcze stał, pociąg polskiej gospodarki, już słychać było, że piszczy, już było dużo pary. Wsiadłem do tego pociągu i mając 24 lata zatrudniłem 400 osób w Krakowie w pierwszej dużej już znaczącej firmie. I wtedy właśnie zaczęła się ta druga część drogi, którą przed momentem zacząłem wam opowiadać. Czyli droga poprzez bardzo ciężką, codzienną pracę, która jednak sprawia ogromną satysfakcję. Bo jak ogłosiłem nabór do pierwszego domu towarowego w Krakowie w 1990 roku w maju, to kolejka do biura, które miałem wtedy na parterze takiej ulicy, nazywała się Mała, była przez całą ulicę Małą, Zwierzyniecką, aż do Filharmonii. W kolejce do zatrudnienia do tej komisji, którą wtedy powołałem, czteroosobowej, policzyliśmy, że w kolejce stało prawie 1000 osób. Tyle osób w maju 1990 roku chciało pracować w prywatnej firmie, która ogłosiła, że właśnie zatrudnia pracowników. Byłem niesamowicie dumny, że właśnie będąc jeszcze studentem, uruchamiam jedno z największych, a może nawet największe wówczas przedsięwzięcie prywatne w Krakowie. Przez pierwszy rok funkcjonowania tej firmy, od września, to był 13 września 1990 roku, do września 1991 roku zrobiliśmy 6 milionów dolarów obrotu w jednym miejscu w Krakowie, które do dzisiaj istnieje i można sobie to empirycznie zobaczyć. Ale tyłem. Byłem zestresowany. Byłem cały czas w wirze pracy. Na wyciągu narciarskim zdarzało mi się jeździć na narty. Miałem dwa telefony komórkowe. Dzwoniły na przemian. Dzień był wypełniony od świtu do wieczora sprawami zawodowymi. Łącznie z piątkami, sobotami i niedzielami. Parę lat później uświadomiłem sobie, że jeśli tak dalej pójdzie, to nie tylko prędzej czy później będę miał kłopoty ze zdrowiem i to poważne, ale przede wszystkim nie osiągnę tego, o co nam przecież najbardziej w życiu chodzi, czyli spełnienia, satysfakcji, radości z tego, co wykreowaliśmy. I wprawdzie w międzyczasie wprowadziliśmy z moim partnerem Jurkiem Starakiem do Polski McDonald'sa, inwestując pierwsze 10 milionów dolarów, bo taki był warunek tego koncernu, z naszych pieniędzy. Do dzisiaj zresztą posiadamy kilka z nich. I wprawdzie w międzyczasie wprowadziliśmy do Polski koncern British Petroleum, którego stałem się 50% udziałowcem w Polsce. Od pierwszego krzesła, biurka i płaszcza wieszanego na wieszaku do 3000 ludzi zatrudnionych i ponad miliarda dolarów obrotu w roku 2000, to jednak czegoś mi bardzo ważnego brakowało. Nie znalazłem tego w narciarstwie, bo kiedy byłem młody, nie mogłem być zawodnikiem na poziomie światowym. To były absolutne wyjątki, tylko 3-4 Polaków, wliczając to i kobiety, i mężczyzn, sięgnęło po Puchary Świata. I to nie w klasyfikacji generalnej, tylko zdarzały się pojedyncze zwycięstwa. Nie w tenisie, bo wtedy się uczyłem i zacząłem pracować, kiedy byłem w najlepszym wieku do tenisa. Szukałem przez kilka lat swojej dyscypliny, która wciągnęłaby mnie i okazałaby się pasją.
Jak słyszeliście w filmie, po paru kolejnych latach, czyli mniej więcej wtedy, kiedy skąd jest to zdjęcie, to jest 1999 rok, okazało się, że kłady trafiły do Polski. I to było, jak się później okazało, fantastyczne, bo kłada można lekceważyć, ale pomijając jego praktyczne zalety, na przykład w służbach ochrony pogranicza czy w służbach ratowniczych, w których jest używane z wielkim powodzeniem, to ma taką atawistyczną cechę, mianowicie jest kontynuacją konia. Człowiek z koniem związany jest od tysiącleci i okazało się, że kładem można się posługiwać podobnie trochę jak koniem. Można pojechać wszędzie, albo prawie wszędzie, i można mieć z tego ogromną radość, a na dodatek okazało się, że jest to nowa dyscyplina w Polsce, świetnie znana już w Ameryce Północnej, Południowej, w Zachodniej Europie, więc była takim trochę niezagospodarowanym terenem. A to świetnie trafiło na moje cechy naturalne zupełnie, czyli organizatora i takiego przedsiębiorcy, który coś lubi zmienić na lepsze. Więc w 2001 roku pokazywałem Polskiemu Związkowi Motorowemu, jak kłady wyglądają. Przedstawiłem regulaminy ściągnięte ze stron amerykańskich i zachodnioeuropejskich i tak się zaczęły formalnie losy tych dyscyplin w Polsce. Dzisiaj mamy wielu mistrzów Europy, mistrzów Dakaru, wicemistrzów, czyli ogromny progres przez te kilkanaście lat. A ja znalazłem swoją pasję. Pasję, która doprowadziła do tego, że po pierwsze zrozumiałem, co to znaczy balans w życiu. Że nie można być świetnym w czymś i być dzięki temu spełnionym, jeśli nie jest się zaspokojonym lub przynajmniej dobrym jeszcze w kilku innych ważnych rzeczach. Jak na przykład sport, dzięki któremu jesteśmy sprawni i zdrowi, chociaż na ten temat krążą różne teorie, to jednak suma summarum jesteśmy zdrowsi dzięki ruchowi i sportowi, bo tak nas natura stworzyła. No i co nie mniej ważne, możemy skorzystać z jednego z największych przywilejów, jakie zostały nam dane, oprócz oczywiście wolności. Otóż skorzystać z przywileju dzielenia się z innymi, czyli czegoś, co można nazywać działalnością społeczną lub filantropią. Wielu, może nawet większość z tych, którzy mówią o filantropii, jednak gdzieś tam w tle kontekstem jest jakiś rodzaj zobowiązania. A ja uważam, że to jest przywilej. Ten pociąg gospodarczy, który stał i sapał w 1989 i 90 roku, ruszył później, ale kiedy moje pokolenie do niego wsiadało, on sobie spokojnie stał i czekał. Co to oznacza? Że prawie wszystko, co wtedy zaczynaliśmy robić, zamieniało się w złoto. Prawie wszystko. Oczywiście było specyficznym przywilejem to, żeby uczestniczyć w prywatyzacji. Jeżeli prześledzić krzywe wzrostu wartości aktywów tych, którzy uczestniczyli w prywatyzacjach w krajach pokomunistycznych, to ta krzywa wzrostu wartości aktywów uczestników prywatyzacji jest wielokrotnie ostrzejsza, wielokrotnie szybciej pieła się i pnie do góry niż tych, którzy tak jak ja zaczynali wszystko w życiu gospodarczo od zera. Tworzyli firmy od pierwszego krzesła, biurka i wieszaka i komputera, bo to nie da się tak szybko. Ale nie żałuję. Jednak właśnie to, że mogliśmy wsiąść do stojącego pociągu wówczas i że wszystko, albo prawie wszystko, co zaczynaliśmy wtedy, zamieniało się w złoto, jest jakiegoś rodzaju przywilejem, którym warto się, czy stworzyło jakiegoś rodzaju przywilej, którym warto się podzielić z ludźmi, którzy tego przywileju nie doświadczyli. I dlatego też trochę przypadkowo przekonałem się o tym w 1992 roku, kiedy robiliśmy pierwszego McDonald'sa w Krakowie. Wtedy księża, od których wynajęliśmy kamienicę i tam wprowadziliśmy te inwestycje, powiedzieli, że chcieliby reaktywować taką organizację opiekującą się dziećmi w szczególnie trudnej sytuacji. I tak los dał mi kolejny wielki przywilej,
że mogłem włączyć się w projekt, który się nazywa Siemacha i jest jednym z moim zdaniem najlepszych projektów społecznych. Najbardziej rozpoznawalny jest oczywiście, to jest oczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale Siemacha to dzisiaj duża organizacja, bo zatrudniająca ponad 300 ludzi, zajmująca się kilkoma tysiącami dzieci z budżetem około 12 milionów dolarów rocznie. Ten przywilej poznałem wcześniej, a później okazało się, że mogłem go rozwijać. I dziś niedawno dostałem takiego SMS-a od mojej byłej wspólniczki Amerykanki, że przeczytała po kilku latach niewidzenia się ze mną to, co jest dostępne w sieci i napisała tak: "And I see you are enjoying life and doing good things." Więc pomyślałem, że na moje 50. urodziny to chyba najlepszy prezent, jaki mogłem dostać od życia. Właśnie taka opinia od kogoś, kto mnie przez wiele lat bardzo dobrze znał. Jeśli pamiętacie, co powiedziałem siedząc plecami, za co przepraszam, to w moim życiu jest dokładnie odwrotnie. Choć byłem nieraz połamany i nieraz składany i w szpitalach i wiele operacji przeszedłem i doświadczyłem tego, że cierpienie jednak uszlachetnia, a na pewno upokornia, to nie mam do swojego losu żadnych pretensji. Wręcz przeciwnie. Uważam, że jesteśmy ludźmi uprzywilejowanymi na wiele różnych sposobów. Nawet jeśli zaczynaliśmy swoje życie w komunizmie, nawet jeśli musieliśmy przejść przez bardzo pionierskie okoliczności i czasy w latach 80. i 90., nawet jeśli mamy wciąż wielkie wyzwania przed sobą, to wszystko to, co tworzy nasze środowisko, jest uprzywilejowane. A wy, jako HR-owcy, macie tylko jedno prawdziwe wyzwanie, najważniejsze. Znaleźć w sobie pasję do tej pracy, jeśli jest, i szukać i znajdować pasję u tych, z którymi pracujecie. Bo jeżeli uda się w nich wam znaleźć pasję, to z całą pewnością i oni, i wy odniesiecie sukces. Taki jak choćby ten w Dakarze w 2009 roku, gdzie pojechałem właściwie nie będąc pewnym, czy uda mi się przejechać choćby jeden dzień, a koledzy doświadczeni dakarowcy przyjmowali zakłady, jak długo dojadę. Nikt, jak daleko dojadę, ile dni przejadę. Nikt nie dawał mi więcej niż 5, a było 15. 5 dnia Jacek Czachor podniósł się z łóżka polowego, na którym odpoczywał po etapie i taki kompletnie zmaltretowany, a leżał tam już ze 2 godziny, mówi: prezes, kurwa, wszyscy przegrali. Nikt ci nie dawał więcej niż 5 dni. Na czym ty lecisz? Takie jak to, że każdy ma pewnie jakieś swoje marzenie, co chciałby zobaczyć, co chciałby przeżyć, może wiele marzeń nawet. Ja mam to szczęście, że widzę świat od strony, od której mało kto go widzi. Pokonujemy pustkowia Afryki, Azji, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej. Najpiękniejsze rejony świata. Organizatorzy naszych rajdów prześcigają się w tym, żeby każdy kolejny był organizowany w miejscach, które są najbardziej odludne, odległe i najpiękniejsze. Doświadczam tak fantastycznych rzeczy w życiu jak to, że żebym ja mógł być mistrzem świata, mój mechanik musi być mistrzem świata. Mój mechanik musi być co najmniej tak dobry jak ja. Moja cała drużyna, która liczy prawie 30 osób, musi być każdy z nich mistrzem świata. Każdy z nich musi być zafascynowany tym, co robimy. Żebym ja mógł zwyciężać w Mistrzostwach Świata, w Pucharze Świata, nie mogę mieć ani jednego słabego ogniwa w całym swoim długim łańcuchu i biznesu, i ekipy sportowej. Mamy bazy w czterech miejscach świata stałe, czyli w Stanach Zjednoczonych, w Argentynie, w Emiratach Arabskich i w Polsce.
Mamy ułożoną logistykę w taki sposób, że w każdej z tych baz jest nasz sprzęt w zasadzie autonomiczny i tylko go modernizujemy, poprawiamy i przenosimy się z miejsca na miejsce. Dzięki temu zwyciężamy z zawodnikami, których budżety są wielokrotnie większe, jak choćby z Katarczykami. Mam kibiców, którzy docierają w najodleglejsze miejsca, gdzie się ścigamy. Tutaj akurat pod piramidami w Gizie, w Egipcie. I którzy rozumieją, że najgłębszą motywacją jest patriotyzm po prostu. Że biało-czerwona flaga, orzeł i świadomość tego, co jako Polacy daliśmy światu, czyli że daliśmy początek największej bezkrwawej rewolucji w historii ludzkości, co przeżyłem. Nie uczyłem się tego na lekcjach historii. Przeżyłem to, uczestniczyłem w tym. Że możemy odnosić sukcesy, przeżyj dalej, że możemy odnosić sukcesy, które są niewyobrażalne. Bo nikt nigdy nie dawał Polakowi szansy na zwycięstwo w Dakarze, który się odbywa na terenie Argentyny, Chile, Boliwii, Peru i Paragwaju w różnej kombinacji tych państw. Wobec tego zawodnicy stamtąd, jak widzą nas, to uważają, że jesteśmy kosmitami, bo przecież to są ich pustynie, ich góry, ich trasy, które znają świetnie. Ale w końcu zwyciężył z nimi dotychczas tylko Polak i Rosjanin w tym roku, w 2017 roku. A ja w 15. Że możemy nie tylko dawać radość sukcesu i zwycięstwa tym, którzy na to pracują, jak większość osób, które tu widzicie, ale że możemy też z dumą prezentować polskie marki. Akurat tutaj jest to wynik zakładu, który przyjąłem z zarządem PKO Banku Polskiego. Założyłem się z prezesem i wiceprezesem, że wygram Dakar. I dzisiaj moje koszty finansowania to 2%. Na 200 milionach euro. Rozmawiamy o następnych 100. Naprawdę, bez kitu. Trochę byli zbyt mało wizjonerscy, zakładając się ze mną, że to niemożliwe, żebyśmy wygrali. Więc trzy razy z rzędu zabierałem baner. W 2013 roku na trzecie miejsce, w 2014 na drugie miejsce i w 2015, kiedy zwyciężyliśmy. Nie biorę za to ani grosza. Po prostu jestem z tego dumny, że możemy mieć polskiego orła i logo polskiej firmy na mecie Dakaru jako zwycięzcy. Robię to wyłącznie z pobudek patriotycznych, jako po prostu patriota gospodarczy. Ale osobiście za największy sukces w życiu uważam coś, co wam pokażę teraz. To. W 2016 roku Kraków był gospodarzem Światowych Dni Młodzieży. To największe wydarzenie od czasów wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II. I przygotowywał się taką kampanią promocyjną, którą zrobiła zresztą warszawska firma. W końcu wygrała przetarg. I okazało się, że papieżowi Franciszkowi najbliżej się kojarzy, oprócz oczywiście Jana Pawła II, Rafał Sonik. Dlaczego? Bo był biskupem argentyńskim. A w Argentynie pojedynki z Argentyńczykami, które toczymy co styczeń każdego roku, są publikowane, emitowane przez wszystkie media. Więc zostałem twarzą kampanii Krakowa podczas Światowych Dni Młodzieży i nie płacąc za to ani grosza, udzielając zgody na użycie wizerunku, zostałem powieszony między dwoma papieżami. Jednym świętym, a drugi, który będzie święty. Więc mogę grzeszyć do spodu i tak oni dwaj uniosą wszystkie moje grzechy. Pokażę wam coś, co jest marzeniem każdego sportowca w motorsporcie i co jest pewnie marzeniem znakomitej większości ludzi w ogóle, którzy sport uprawiają. Nie wszystkie są. Jednego brakuje.
Zaraz, może mi się uda to chwycić naraz jakoś. To są zwycięstwa w Mistrzostwach Świata. Dotychczas 9 medali, 6 złotych, 3 srebrne. Jeszcze powalczę. A to jest Beduin, trochę zmatowiał, bo go wszyscy dotykają. Beduin, jedyny w Polsce i do ostatniego zwycięstwa Siergieja Kariakina jedyny w Europie. Mam. Pieniądze człowieka nie czynią szczęśliwym, poczytajcie Jobsa. Ale można się samemu uszczęśliwić, jeszcze uszczęśliwić innych, jeżeli się o tym pomyśli zawczasu. Dziękuję.